Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Piątek, podsumujmy ten ostatni dzień na rynkach. Zerknijmy, co w tym momencie dzieje się na rynku zagranicznym i na rynku krypto i dokonajmy podsumowania ostatniej sesji w tym tygodniu na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowałem skrót informacji prosto z bankiera. Startujmy od pierwszych ciekawostek. W Niemczech rozpoczęła się czwarta fala pandemii szkodnika. W Niemczech rozpoczęła się czwarta fala pandemii szkodnika, ogłosił w piątek Berliński Instytut Roberta Kocha. Odsetek pozytywnych próbek w testach PCR w laboratoriach wzrósł z 4 do 6% w ciągu tygodnia do połowy sierpnia. Szczególnie osoby młode są obecnie narażone na infekcje w grupach wiekowych od 10 do 49 lat. Zachorowalność wzrasta od początku lipca. To wyraźnie pokazuje początek czwartej fali, która nabiera tempa, szczególnie ze względu na infekcje w populacji młodych dorosłych. Napisano w najnowszym raporcie RKI. Tak więc lecimy sobie dalej, zobaczmy. Lotnisko Chopina, ponad 1 000 000 pasażerów w lipcu. Najwyższy miesięczny wynik od początku pandemii. W lipcu bieżącego roku warszawskie lotnisko Chopina obsłużyło ponad 1 000 000 pasażerów, czyli o ponad 62% więcej niż w czerwcu bieżącego roku i o ponad 134% więcej niż w lipcu ubiegłego roku, poinformował w piątek port. To najwyższy miesięczny wynik od rozpoczęcia pandemii, dodano. No to zobaczymy, do kiedy to potrwa. Lecimy dalej. Tesla Bot. Musk zbuduje inteligentnego robota. Tesla Bot ma być kolejnym produktem kalifornijskiej firmy. Humanoidalny robot to znak, że Tesla mocno stawia na sztuczną inteligencję. Tesla Bot, bo tak nazywa się nowe dziecko Muska i spółki, ma przenieść motoryzacyjne doświadczenia inżynierów firmy na nowe pole. Poruszający się na dwóch nogach robot ma mierzyć 172 cm i ważyć ponad 56 kg. Jego maksymalna prędkość poruszania się ma wynosić około 8 km na godzinę. Jak wskazano w prezentacji, Tesla Bot ma bez problemu poruszać się w świecie zbudowanym przez ludzi i dla ludzi, być przyjaznym oraz eliminować niebezpieczne, powtarzalne oraz nudne czynności. Prototypu naszpikowanego elektroniką robota spodziewać możemy się najwcześniej w przyszłym roku. W przyszłości praca fizyczna będzie wyborem. Jeśli chcesz, możesz ją wykonywać, ale nie musisz. Podstawą gospodarki jest praca. Kapitał, czyli sprzęt, to wydestylowana praca. Czy istnieją więc jakieś granice dla gospodarki? Być może nie, powiedział Musk w czasie prezentacji robota. Jak dodał, założyciel Tesli, jego zdaniem praca robotów przybliży nas do wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego. No daj znać, co o tym sądzisz w komentarzu, a ja lecę dalej. Facebook nielegalnie niszczy konkurencję. Skarga Urzędu Antymonopolowego w USA. Federalna Komisja Handlu, główna amerykańska agencja antymonopolowa, wniosła w czwartek do sądu poprawioną skargę przeciwko Facebookowi, zarzucając firmie nielegalne praktyki wykupywania lub niszczenia konkurentów. W uzupełnionym pozwie dotyczącym m.in. przejęcia przez Facebooka rynkowych konkurentów, takich jak Instagram czy WhatsApp, Federalna Komisja oskarża Facebooka o nielegalne pozyskanie innowacyjnych konkurentów, by zapewnić sobie dominację na rynku, gdy jego własne wysiłki na polu aplikacji mobilnych okazały się porażką. No ciekawie. Idziemy dalej. Pekin walczy z technologicznymi gigantami. Notowania Alibaby na nowojorskiej giełdzie spadły w tym roku o 25%. Kurs akcji Tencent obniżył się o 60%, a Didi w ciągu niecałych 2 miesięcy od debiutu został przeceniony o 50%. Takie są efekty działań chińskich władz, które wzmacniają kontrolę nad największymi technologicznymi korporacjami. No to nieciekawie. Lećmy dalej. Goldman prognozuje wzrost PKB Chin. Produkt krajowy brutto Chin wzrośnie w trzecim kwartale tego roku o 5,1% rok do roku, prognozują ekonomiści Goldmana. Kwartał do kwartału chiński PKB wzrośnie zaś w trzecim kwartale o 1,3%. Wynika z najnowszych prognoz Goldmana. To słabsze szacunki od wcześniej oczekiwanego przez Goldmana wzrostu PKB w trzecim kwartale rok do roku o 5,4% i kwartał do kwartału o 2,3%. Lecimy dalej. Afganistan ma wielkie złoża surowców, minerałów i metali ziem rzadkich. Zwycięstwo talibów w Afganistanie przypomniało ekspertom, że kraj ten mógłby się wzbogacić na posiadanych wielkich złożach surowców, minerałów i metali ziem rzadkich. Teraz pozostaną raczej niewykorzystane, a być może zainwestują w nie Chiny, podaje w czwartek CNN. Gdyby w Afganistanie zapanował pokój oraz właściwy klimat dla inwestycji i rozwinięty został przemysł wydobywczy,
Kraj ten mógłby stać się jednym z najbogatszych w regionie w ciągu dekady, informuje CNN, cytując ustalenia amerykańskich służb geologicznych. W 2010 roku amerykańska armia i geolodzy uznali, że wartość zasobów surowcowych Afganistanu sięga blisko 1 biliona dolarów. W kraju znajdują się wielkie złoża żelaza, miedzi, złota, metali ziem rzadkich, a przede wszystkim litu, który jest ważnym, ale rzadkim pierwiastkiem wykorzystywanym do produkcji ładowanych baterii oraz w innych technologiach. Nawet przed opanowaniem kraju przez talibów brak stabilności i bezpieczeństwa oraz silne susze uniemożliwiały wydobycie minerałów wymagające ponadto bardzo dużych inwestycji. Popyt na lit, kobalt i metale ziem rzadkich jest ogromny i szybko rośnie, na przykład ze względu na ich wykorzystanie w produkcji aut elektrycznych, turbin wiatrowych i instalacji elektrycznych. Obecnie 75% światowego zapotrzebowania na lit, kobalt i metale ziem rzadkich pokrywają trzy kraje: Chiny, Demokratyczna Republika Konga i Australia. No to ciekawie by tam było. Paliwa potaniały w hurcie, a ceny na stacjach bez zmian. Kolejny tydzień średnie, detaliczne ceny paliw pozostały bez zmian. Do istotnych obniżek doszło jednak w cennikach rafinerii, co w kolejnych dniach może mieć wpływ na stawki przy dystrybutorach. Przeciętna cena detaliczna benzyny 95 wyniosła 5,72 zł za litr, wynika z danych BM Reflex, to tylko o 17 groszy za litr poniżej nominalnego rekordu wszechczasów z kwietnia 2012 roku. W siódmy tydzień z rzędu bez zmian pozostała średnia cena oleju napędowego, która utrzymała się na poziomie 5,42 za litr. O 1 grosz na litrze obniżyła się przeciętna cena autogazu, który tankowano średnio po 2,72, przy czym są to przeciętne ceny dla całego kraju. Stawki na poszczególnych stacjach mogą się różnić między sobą o nawet kilkadziesiąt groszy na litrze. W dalszym ciągu ceny benzyny są najwyższe od blisko 9 lat, a ropy jest najdroższy od jesieni 2013 roku. Co więcej, średnia cena 95 nadal jest o 30 groszy na litrze wyższa niż oleju napędowego. Po raz poprzedni z tak dużą dysproporcją mieliśmy do czynienia ponad 5 lat temu. Jest też znacznie drożej niż przed rokiem. Lecimy dalej. Sprzedaż detaliczna hamuje. Koniec dwucyfrowej passy. W lipcu tego roku dynamika sprzedaży detalicznej była wyraźnie niższa niż w miesiącach poprzednich. Ekonomiści spodziewali się jednak takiego rozwoju wypadków. Nadany spory wpływ ma też inflacja. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w lipcu tego roku była o 8,9% wyższa niż w czerwcu ubiegłego roku, poinformował GUS. To wynik nieco gorszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu o 9%. Piątkowe dane stanowią przerwanie pasy dwucyfrowej dynamiki. W czerwcu sprzedaż wzrosła o 13%, w maju o 19,1%, w kwietniu o 25,7%, a w marcu o 17,1%. Ostatni raz na minusie byliśmy w lutym, gdy sprzedaż była o 2,7% niższa niż rok wcześniej. W styczniu, po ponownym zamknięciu galerii handlowych, mocno spadła, była o 6% niższa niż rok wcześniej. Lecimy dalej. Statystyki z budownictwa nie spełniły oczekiwań. Lipiec przyniósł lekki spadek produkcji budowlano-montażowej w Polsce. To zaskoczyło ekonomistów, którzy spodziewali się, że ożywienie w budowlance nabierze rozpędu. Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lipcu tego roku, była wyższa o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, obwieścił GUS. Względem poprzedniego miesiąca odnotowano jednak spadek o 4,7%. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa była o 1,3% niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 5,2% wyższa niż w lipcu 2020 roku. Wyraźne ożywienie nastąpiło w segmencie robót specjalistycznych. Firmy działające w tej branży odnotowały wzrost przychodów o 17,1% względem lipca roku ubiegłego. Budownictwo mieszkaniowe odnotowało wzrost o 5,7% rok do roku. Na wynikach ciążyły jednak rezultaty firm zajmujących się budownictwem infrastrukturalnym. W sekcji budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej odnotowano bowiem spadek o 5,9% rok do roku. Lecimy jeszcze z jedną informacją. Mieszkaniówka trzyma poziom. Praca w REM, zwłaszcza na budowach deweloperów. Nieprzerwanie od marca liczba wydawanych pozwoleń na budowę oraz rozpoczynanych budów mieszkań przekracza poziom 25 tysięcy miesięcznie. Wynika z najnowszych danych GUS. Jeśli tempo zostanie utrzymane, wynik wypracowany w 2021 roku będzie o kilkadziesiąt procent wyższy niż w poprzednich latach. Deweloperzy i inwestorzy indywidualni gorzej wypadają jednak pod względem oddawania budowanych lokali do użytku. Rozpoczęte budowy mieszkań i domów.
W lipcu tego roku deweloperzy i inwestorzy indywidualni ruszyli z budową 25 928 mieszkań, co było wynikiem na zbliżonym poziomie 0,7% miesiąc do miesiąca względem czerwca, podał GUS. Od 5 miesięcy wskaźnik ten utrzymuje się powyżej rzadko oglądanego w przeszłości poziomu 25 tysięcy. Rozpoczętych budów było jednocześnie o 19,5% więcej niż w lipcu 2020 roku oraz o 18% więcej niż przed 2 laty. Na tym polu zdecydowanie większą dynamikę widać wśród deweloperów, którzy w lipcu rozpoczęli budowę 15 047 lokali mieszkalnych, co było wynikiem o 22% wyższym w skali roku. Względem trzech wcześniejszych lipcowców tegoroczny wypadł lepiej odpowiednio o 43%, 58% i 64%. Wzrost zainteresowania widać także w przypadku budownictwa jednorodzinnego. Inwestorzy indywidualni ruszyli w lipcu z budową 10 458 domów jednorodzinnych. Był to więc już piąty miesiąc z rzędu, kiedy to rozpoczęto to budowę ponad 10 tysięcy domów. W relacji do lipca ubiegłego roku tegoroczny wynik był wyższy o blisko 14%, a względem lipca 2018 o 34%. W ciągu pierwszych 7 miesięcy tego roku w Polsce rozpoczęto budowę 170 489 lokali mieszkalnych. W relacji do 2020 roku utrzymuje się więc ciągle 40% wzrost. Za około 60% rozpoczętych budów odpowiadali deweloperzy, 102 729 mieszkań nad budową, których ruszyły prace w 2021 roku, oznacza wzrost w skali rok do roku o 56% w relacji do pierwszych 7 miesięcy nieskażonego pandemią 2019 roku. Wzrost wyniósł 30,5%. Lećmy dalej. PKO BP, ożywienie gospodarcze, wchodzi w bardziej dojrzałą fazę i wytraca impet. Ożywienie gospodarcze w lipcu było kontynuowane, ale wchodzi w bardziej dojrzałą fazę i wytraca impet, ocenia PKO Bank Polski w piątkowej analizie odnoszącej się do najnowszych danych GUS. Według banku mamy do czynienia z narastającymi ograniczeniami podażowymi i presją kosztową. Jak zaznaczyli, w strukturze sprzedaży uwagę zwraca realny spadek sprzedaży trwałych dóbr konsumpcyjnych, samochodów, spadek o 2,9% rok do roku oraz mebli, RTV i AGD, spadek o prawie 2% rok do roku. Taki odczyt jest zgodny z pogorszeniem bieżących warunków dokonywania ważnych zakupów w sierpniowym badaniu koniunktury konsumenckiej. W przypadku samochodów spadek jest prawdopodobnie odzwierciedleniem ograniczeń podażowych, które zmniejszają globalną produkcję pojazdów. Jeżeli chodzi o wyposażenie mieszkań, możemy obserwować skutek wzrostu cen, ocenili. Lećmy dalej. Grupa Pracuj złożyła prospekt KNF, rozważa debiut na GPW. No to szykuje nam się ciekawe IPO. Popatrzmy na to. Grupa Pracuj działająca na rynku rekrutacji złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z rozważaną publiczną ofertą akcji IPO oraz debiutem na GPW, podała spółka w komunikacie prasowym. Łączne przychody grupy z umów z klientami w 2020 roku wyniosły prawie 300 milionów wobec 367,5 miliona rok wcześniej, a wypracowany zysk netto wyniósł 106,9 miliona wobec 128,4 miliona w 2019 roku. Nieźle, lecimy dalej. Cóż tutaj mamy? Zysk netto grupy banku handlowego w drugim kwartale tego roku spadł do 72,7 miliona złotych z 89,3 miliona rok wcześniej. Poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 7,4% niższy od konsensusu. No to zaraz zobaczymy, jak tam finalnie handlowy dzisiaj sobie radzi na parkiecie. Lecimy sobie dalej. Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w drugim kwartale tego roku 196,2 miliona wobec 148 milionów zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie kwartał. Konsensus PAP Biznes zakładał 200 ponad milionów zysku netto. EBIT wyniósł 250 ponad milionów wobec 191 przed rokiem i był 3,3% niższy od oczekiwań analityków na poziomie 259 milionów. Wynik EBITDA grupy zwiększył się rok do roku o 29,8% do prawie 310 milionów. Konsensus PAP Biznes zakładał 318 milionów. No to jednym słowem, oczekiwania spełnione czy też nie? Pewnie zaraz zobaczymy to na podsumowaniu. Lećmy dalej. Zysk netto grupy Getin Nobel Bank w drugim kwartale tego roku wyniósł 3,5 miliona wobec 246,9 miliona straty przed rokiem. Podał bank w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 52 miliony straty netto. No to pewnie jest ciekawe dzisiaj. Oczekiwania czterech biur maklerskich co do straty netto za drugi kwartał wahały się od 45 milionów do 62,8 miliona. Wynik odsetkowy banku sięgnął 226,8 miliona i był 1% niższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 229 milionów. Rok do roku wynik spadł o 11,4
Procenta. Popatrzmy na tego newsa. CD Projekt zdecydował o przesunięciu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze tego roku na 1 września, podała spółka w komunikacie. Pierwotnie raport miał zostać opublikowany 26 sierpnia. Spółka przesunęła także termin publikacji raportu za trzeci kwartał tego roku z 25 listopada na 30 listopada. I lecimy z jeszcze jedną bardzo istotną i bardzo ważną informacją dla całego świata krypto. Giełda Coinbase zamierza kupić krypto za 500 milionów dolarów i co najlepsze, również zamierza kupować kryptowaluty systematycznie, przeznaczając tutaj 10% swoich wypracowanych zysków właśnie na takie zakupy. Jak widzimy, na samym drugim kwartale wypracowany zysk to 1,6 biliona dolarów, czyli no, będzie z czego kupować i za co kupować. To jest bardzo istotna i bardzo ważna informacja dla całego świata krypto. To po tak ważnej informacji zerknijmy, co dzieje się w tym momencie na rynku krypto. Przechodzimy na indeks strachu i chciwości. Widzimy, że na jednym mamy poziom 70, na drugim mamy poziom 76, czyli chciwość na rynku cały czas panuje. Zobaczmy, w tym momencie Bitcoin podrożał w ciągu ostatniej doby o 7% i kosztuje jedna sztuka 48 487 dolarów, czyli widzimy, że no, cel chyba jest oczywisty. Jeżeli będzie pozytywny sentyment na Bitcoinie, to alty również będą pozytywnie reagować, czyli możemy się zbliżyć pod tą 50. Zobaczymy. Ethereum 3290 dolarów za sztukę i 8% ponad w ciągu ostatniej doby. Bardzo ładnie Cardano 2,5 dolara już za sztukę i widzimy, że 20% w ciągu zaledwie ostatniej doby. Binance Coin podrożał również o 6%, XRP o 13% i zerknijmy na największe dzisiaj wzrosty. Widzimy, że jest to Cardano 20%, Helium prawie 20, 18, The Graph, Avalanche 18, 17, Telcoin i widzimy, że tych dwucyfrowych wzrostów dzisiaj nie brakuje na rynku krypto, no bo wiadomo, kto nadaje wyścig tutaj dla pozostałych krypto. W odwrocie, popatrzmy, mamy tylko 3 projekty, a w sumie jeden, bo to jest tylko HEX 1,77 na minusie. Zerknijmy sobie, co ciekawego na MetaHero się dzieje w tym momencie. Widzimy, że drożeje nam systematycznie, powolutku, ale cały czas, jak popatrzymy przez pryzmat wykresu, to konsoliduje 6,5% w ciągu ostatniej doby. Podroża obroty w tym momencie okolice 2,5 miliona dolarów za sztukę i czekamy cały czas na jakieś ewentualnie nowe giełdy, no i na to, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, jak i również w miesiącach. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd podpinam Ci bezpośrednio w opisie, jak i również tutaj do BitBeja masz dostęp po środku. Jest to giełda, na której możesz kupić swoje pierwsze krypto za złotówki. Obok masz Binance, obok masz właśnie wspomnianego wcześniej Bitmarta, na którym Hero było wcześniej dostępne i mamy nadzieję, że oczywiście wróci w najbliższym czasie, jak uporają się z problemami technicznymi. A już przechodzę do tego, co się ciekawego dzieje w tym momencie na rynku zagranicznym. Popatrzmy sobie tutaj na indeks strachu i chciwości. Poziom ekstremalnego strachu cały czas jest 22. Widzimy, że jeżeli chodzi o spółki z S&P 500, odpaliłem to w interwale tygodniowym, czyli popatrzmy, co się dzieje w tym tygodniu, a raczej co już jest za nami. Jeszcze oczywiście sesja potrwa trochę czasu, ale popatrzmy, Microsoft w tym tygodniu podrożał tylko o 2,4%, Google potaniało o 1%, Facebook o 2% staniało, Amazon przecenił się o 3,5%, Tesla spadła 6,77% na minusie. Sektor finansowy również się przecenił, dosyć konkretna. Czerwień tutaj jest widoczna, jeżeli chodzi o właśnie ten sektor. Visa 0,1%, Netflix ładnie poszedł do góry 6,5%, Disney spadł za to ponad 3%, czyli można powiedzieć, że dosyć ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o poszczególne sektory. Mamy troszkę tej czerwieni. No jest całkiem, całkiem. Zobaczmy, jak te indeksy. Jestem ciekawy. Ropa w tym momencie nam koryguje cały czas, tak więc schodzimy do ciekawych poziomów. Wsparcie, jakby nie było, 65 dolarów, 72 centy za baryłkę. DAX, no dzisiaj była niesamowita walka. 15 786 punktów w tym momencie i zobaczymy, co tak naprawdę DAX będzie chciał nam pokazać dopiero w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o S&P 500, tutaj mamy szaleństwo. Po tych spadkach mamy wyciąganie dzisiaj 4426, tak więc stany są, niczego się można powiedzieć nie boją, jakiś krach nie zniesie po prostu, to raczej żadna informacja nie jest w stanie im teraz zagrozić. Cały czas jest euforia i wygrzewanie tego rynku. Każde korekty wykorzystywane do tego, żeby angażować się w rynek, jak widzimy, niesamowita siła amerykańskiego rynku. Nasdaq podobnie, popatrzmy, jak szybko od razu wracają po tych korektach, zaledwie 2 dni korekty, trzeci dzień od razu wyciąganie, czwarty kontynuacja i spokojnie, jakby chcieli,
to mogą w przyszłym tygodniu testować poprzednie historyczne szczyty. 15 070 punktów, srebro w tym momencie cały czas spada, 22,98 centów za uncję, złoto w zatrzymaniu konsoliduje nam 1781 dolarów za uncję, frank do złotówki, tutaj mamy cały czas coraz wyższe poziomy, 4,27, funcik w zatrzymaniu 5,34. Kolejne to jest euro. Zobaczmy, co się dzisiaj dzieje. Mocno do góry 4,58 i dolar również do góry 3,92. No to zerknijmy sobie, co ciekawego dzieje się również na naszym rynku pod kątem informacji, bo to na info Cię podwieszam. Jeżeli chodzi o poniedziałek, tutaj czekamy na raporty od takich ciekawych spółek jak na przykład Polimex, Intersport, Dadelo, potem Voxel, TS Games, Shoper, Apator wypłaca dywidendę. Tak miałeś w odpowiednim momencie tą spółkę w swoim portfelu, no to dzień wypłaty właśnie w poniedziałek. I obok na zakładce dywidendy aktualizuje dla Ciebie właśnie te spółki, które chcą się podzielić dywidendą ze swoimi akcjonariuszami. Widzimy, że jeszcze w sierpniu mamy dosłownie tutaj cztery spółki, potem już wrzesień przed nami. I przejdźmy sobie jeszcze na kartę społeczność. Zobaczmy, na jaki przegląd zaproszę Cię w najbliższy weekend. Będziemy zamieniać w sobotę przegląd sektora bankowego. Mamy 183 oddane głosy. Zostawić banki też wysoko, 23%, a gaming 28%, czyli najprawdopodobniej zobaczymy sobie w sobotę przegląd sektora gamingowego. Przypominam, że o wiele więcej oglądamy tego na przeglądzie sektorowym i ten przegląd jest dostępny oczywiście również dużo wcześniej niż na YouTubie, a w niedzielę zapraszam Cię na przegląd sektora OZE. I przejdźmy sobie teraz już na spokojnie do tego, co się dzieje na naszym parkiecie. Zaczynamy od pozycji krótkich, bo sobie już przypomniałem o nich, tak więc popatrzmy, nie mamy żadnej zmiany. Element BTS Games, JSW dwa razy, CD Projekt na krótkich pozycjach jest cały czas utrzymywany. I popatrzmy, skoro mamy szaleństwo dzisiaj na rynku zagranicznym, szczególnie jeżeli chodzi o amerykańskie indeksy, jak i również o DAX-a, który dzisiaj wyciąga bardzo silnie po tych spadkach, które mogliśmy obserwować jeszcze parę godzin wcześniej, no to zobaczmy, co i w jakich nastrojach dzisiaj inwestorzy byli i co rozgrywali na naszym parkiecie. Startujemy od produkcyjnych, jak chcesz coś zgłosić na przyszły tydzień do listy hitów WIG-u czy też New Connectu, czyli spółek, które przez najbliższe 2 tygodnie będziemy obserwować, to zapraszam, abyś uczynił to w komentarzu. Jeżeli chodzi o listę produkcyjnych, tutaj Milkpol zyskuje 5,62 na plusie, Pepes 4,49, Giel Kosmet 2,88. Największe spadki to Formas 2,79 na minusie, Milkland 2,35. Liderzy obrotu to Żywiec 313 262, Haptek. Wigtek, odchudzony nasz Attendy zyskuje dzisiaj 4,1% na plusie, Nano Grupa 3,26, XTP prawie 3%, w odwrocie za to mamy Betacom 4,60, Selvita 2,25 na minusie, czy Elzab 1,78 na minusie. Liderzy obrotu, tutaj mamy Orange 8,7 milionów obrotu, prawie 5 baniek cyfrowy, czas Ekopol bańka 100. I Drago, zerknijmy sobie na Drago. Dzisiaj widzimy, że przecenił się o 12 setnych zaledwie, czyli utrzymuje się bardzo blisko cały czas tej psychologicznej bariery, jaką jest 50 zł za jedną akcję. Na spółkach dywidendowych dzisiaj największe wzrosty to Cognor 8,24, bardzo ładna sesja, ładny obrót, gratuluję, jak ktoś się załapał. Lokum 3,64, 2,86 Drozapol. W odwrocie za to mamy Termoeksport 8,42 na skromnym obrocie w korekcie, Netwise 5,66 czy na przykład MOL 5,57. Liderzy obrotu to PZU 20 milionów, Pekao S.A. 18 czy 5,900 handlowy. Na pogromcach w dniu dzisiejszym MBF Grupa 3% do góry, MedUp 3%, Farmena 2%, w odwrocie na korekcie Blirt obrywa 3,77, Cormway 1,64 czy Hemp 1,61. Liderzy obrotu to Mercator 3,900 czy Mabion 2,900. Na budownictwie Serena FM 8,94 na plusie, Atrem 6,38, MFO 3,96, w odwrocie Enap 4,82, Vistal 2,67. Liderzy obrotu to Polimex Bańkę 100 czy 543 tysiące Airbud. Jeżeli chodzi o WIG nieruchomości, tutaj Lokum zyskuje 3,64 na plusie, CP Grupa 2,89 na plusie, Develia 2,11. W odwrocie mamy ED Invest, dzisiaj potężne zejście po tych ostatnich wzrostach szalonych, 20% w dół, Bańka 900 na obrocie, Towerin 4,24 na korekcie. Liderzy obrotu ED Invest, Bańka 900, 215 tysięcy, Develia. Energetyka, popatrzmy, PGE dzisiaj zyskuje 4,35 na plusie, Tauron 3,90, Enea 2,56. W odwrocie tylko 3 spółki, jest to Kogeneracja 1,24 na minusie, CES 3,5% czy Benzin 7,65 na minusie. Liderzy obrotu to PGE 25 milionów, 14 Tauron. Na turystyce dzisiaj Interferi zyskuje na skromnym obrocie prawie 1,5%, Rainbow 0,2 na plusie, Enter dzisiaj traci najmocniej, bo aż 4,5% i generuje również w tym zestawieniu największy obrót 311 tysięcy. Na odzieżówce Silvano dzisiaj na skromnym obrocie 8%, Sunville 1,63, Cedral 1,25. Na korekcie widzimy Solar 3,5%, Wistule 2,17, Vichen 1,84. Liderzy obrotu to Pepco 43 miliony, 18 CCC, LPP 7,600. Na gastronomii Sakana
8,63 na plusie, Hamburger 4,88 na plusie, w odwrocie IBC Polska 4,8, 1% Amres, który generuje dzisiaj najwyższy obrót w tym zestawieniu, Bańka 300. Na Ukrainie dzisiaj Cool Energy zyskuje 11,5%, 450 tysięcy obrotu, bardzo ładne. Kto się zapłał, to gratuluję. Potem w odwrocie mamy tylko dwie spółki. Owostar na skromnym obrocie 5,45 na minusie, Mikiland 2,35 na minusie. Na gamingu zerknijmy. Wiem już, jakie shorty są utrzymywane. To popatrzmy. Dzisiaj Neurone zyskuje 13% ponad, PB Games 11, The Distance 10, Image 8,70 czy Infoscan 6,60. To są te największe wzrosty. Pozostałe, popatrzmy, cały czas Maras na gamingu trwa w najlepsze. No ja mi się wydaje, daj znać w komentarzu, czy będziemy mieć rekord, jeżeli chodzi o wynik ujemny całego portfela od początku roku, czy też nie. No bo nie wyglądało to w tym tygodniu zbyt ciekawie na gamingu. Widzimy, że 7 Level dzisiaj spadł 7,14 na minusie, Simteract 5,66, Shockwork 5% na minusie, czy Shere 4,76, a liderzy obrotu to CD Projekt 68 milionów i 1,5% w dół, 11bit 3,800, 3,300, TS Games, PCF 2,5 miliona, sam indeks, który rozgrywał dzisiaj kontrakty shorty w grze 67 setnych na minusie, 22 818 punktów. Jeżeli chodzi o bankowość, dzisiaj Getin, no wiadomo, po tych istotnych wynikach, szczególnie na Getin Nobel, to było 2,48 na plusie, tak się zakończyła sesja, ale widzimy, że no w ciągu sesji można było zaobserwować na pewno dużo, dużo wyższe wzrosty. Jak pamiętasz, ile, jaki był rekord, to możesz nam podrzucić w komentarzu, ale Getin, popatrzmy, jako holding, niesamowite wzrosty, 19%, duży obrót, 5,600, no o czymś to świadczy. mBank również ładnie do góry, 1,48, w odwrocie mamy handlowy, 4%, tak więc wyniki się nie spodobały. Agro 2,37 na minusie, Boś 1,21. Liderzy obrotu to PKO BP 37 milionów, 18 PKO SA. Sam indeks, jak widzimy, 21 setnych na minusie. No i mamy zamknięcie poniżej 7000 punktów, dokładnie 6988 punktów. Jeżeli chodzi o OZE, dzisiaj H4F jest liderem wzrostów, 5,48 na plusie, G Energy 3,33 czy Stilo 3%. W odwrocie za to mamy Berk Holding 3,72 na minusie, Columbus 3,49. Liderzy obrotu to mamy System, Bańka 700, Bańka 100, Columbus. I lecimy sobie z kolejnym zestawieniem. Na indeksach mamy dzisiaj dużo zieleni. Energetyka jest liderem, 3,19 na plusie, MSBAS 2% czy Ukraina 1%. W indeksach, które oglądamy w szczegółach, pierwszy jest SWIG 80, 48 setnych na plusie, 20 876 punktów. Drugi NWIG 40, 1/10 na plusie, 5008 punktów. No i popatrzmy, jak WIG 20 sobie dzisiaj radzi. Widzimy, że zamyka się poniżej 2300 punktów, a jest to dokładnie 2255 punktów i 0,2 na minusie. I najmocniej obrywa dzisiaj indeks WIG Games 67 setnych czy Media 60. W szczegółach WIG 20, czyli największy, najpłynniejszy indeks na naszym parkiecie, liderem wzrostu, co ciekawe, PGE 4,35 na plusie, Tauron 3,90, Lotos 1,75, w odwrocie najmocniej dzisiaj obrywa Dino 5,26, czyli widzimy, że oczekiwania, widzimy, że są chyba niespełnione, skoro mam aż takie zejście. CD Projekt 1,5% w dół, CCC prawie 1,5. Liderzy obrotu to KG 90, Baniek, Dino 82, 68 CD Projekt. Na średnich spółkach MWIG 40 wlatuje na ekran i zobaczmy. Dzisiaj rekordzistą jest Stal Produkt 3,15 setnych na plusie, Enea 2,56 czy Develia 2,11 setnych. W odwrocie handlowo obrywa dzisiaj 4,26, Alior 2,37 czy 11bit 2,31. Liderzy obrotu to Alior 9,700, 5,900 handlowy, 11bit 3,800. Na SWIG 80, czyli na małych spółkach, popatrzmy, w dniu dzisiejszym mamy Getin, który zyskuje 19,37 na plusie, Cognor 8,24 na plusie, Action 7,14, Menica 4,35 na plusie, w odwrocie mamy Enter 4,53 na minusie, Selinus 3,70 czy GTC 2,51. Liderzy obrotu to Getin 5 milionów 600, 5200, Cognor czy Action 2,5 miliona. Na New Connectie popatrzmy, dzisiaj Organic zyskuje na skromnym obrocie 21,5%, MSM na większym obrocie 20%, na dużym obrocie za to Shar 14%, 638 tysięcy, czy na przykład The Distance 10% i tutaj mamy bardzo ładny obrót, bo 937 tysięcy. Popatrzmy za to z drugiej strony, co się dzieje, bo rozgrywanie New Connectu to wiadomo, że o wiele większe ryzyko niż dużego parkietu i zobaczmy, co ciekawego dzisiaj się wydarzyło. Alumast 10% w dół, potem mamy Polman 10% w dół, Tamex 8,82. Czy mamy na coś na większym obrocie? No, większych obrotów tutaj nie ma, tak więc zobaczmy, czy mamy jakiś rekordzistów, czy mamy jakąś spółkę, która dzisiaj na końcu tego tygodnia wywalczyła obrót powyżej miliona i mamy. Jest to Columbus, który przemielił milion ponad 100, jeżeli chodzi o obrót, a spadł
3,5% dzisiaj w dół. I lecimy z indeksem szerokiego rynku. Popatrzmy sobie, co ciekawego w tym momencie się dzieje na tym indeksie i widzimy, że dzisiejszym rekordzistą, no niesamowite wręcz, bo zobaczyć Getin na topie całego WIG-u, no to jest nie lada wyczyn i bardzo rzadko pewnie mieliśmy taką okazję na przestrzeni ostatnich lat. No to ja już sobie w tle odpalam statystyki dzisiejszej sesji, potem popatrzmy, Cool Energy obrywa 11, znaczy obrywa, zyskuje dzisiaj prawie 11,5%, bardzo ładnie, Open Finance 10%, PBS Finance 10%, ale również na skromnym obrocie, potem Serena 8,94, a jeśli chodzi o statystyki, to w dniu dzisiejszym transakcji zawarto 86 602 sztuki, obroty wynosiły 676 364 690 zł, czyli można powiedzieć, że typowy piątek, dużo niższe obroty niż na tygodniu. Zerknijmy sobie, co jeszcze się wyróżnia tutaj pod względem obrotu, na pewno jest to Cognor 5 milionów i 8% do góry, Action 7% i 2,5 miliona obrotu, czy PGE 25 milionów 4,35. Liderzy z drugiej strony, czyli największe dzisiaj zejścia korekcyjne należą do ED Invest, tutaj mamy przepotężne zejście 20 ponad procent i Bańka 900, MW Trade 9,85 na minusie 724 tysiące, Nexity 8,85 na minusie 40 tysięcy obrotu, na pewno Dinus się tutaj na tym tle wyróżnia, 5,26 w korekcie 82 miliony. Jeżeli chodzi o obroty, popatrzmy, czy ktoś nas może tutaj zaskoczyć. Pepco, bardzo wysoko, popatrzmy, numer 4. I to jest właśnie to, że Pepco tutaj potrafi bardzo wysoko być, jeżeli chodzi o obrót. 43 miliony, czyli widzimy, że pomimo tego, że nie znajduje się wcale w WIG20, no to i tak spokojnie pod względem obrotu ma takie sesje, że potrafi konkurować właśnie z tymi spółkami, które nas współtworzą ten największy indeks na naszym parkiecie. I na deserek zobaczymy sobie te indeksy, co tam ciekawego na wykresie się dzieje. WIG, no widzimy, że bardzo ładne zatrzymanie, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Zobaczymy, jak to będzie rozgrywane w przyszłym tygodniu. Jakby nie było, no walczymy, można powiedzieć, po tym nadbiciu z tym poziomem jeszcze, no wsparcia, chociaż delikatnie już go nadbili, zobaczymy. Jeżeli go utrzymają w przyszłym tygodniu, no to można powiedzieć, że nic się nie stało. Jak odpadną z kretesem, no to niestety będziemy znów rozgrywać tego poprzedniego ręcza jak dla mnie. I WIG20, no zamknęliśmy się, mówiliśmy o tym kilka dni i już od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o ten magiczny poziom 2300, do tego niestety odpadliśmy z kretesem po kilku próbach zamknięcia się powyżej tego poziomu, niestety nie dali rady, tak więc walczymy teraz z półweczką, która w tym momencie jest dosyć ciekawym wsparciem, jak odberwiemy, tak dla mnie, no dogrywać po prostu dół tego ręcza i tyle. I taka zabawa na razie się odbywa, jeżeli chodzi o ten największy indeks na naszym rynku. Jestem ciekawy Twojej opinii, Twojego zdania, daj znać w komentarzu, co ciekawego według Ciebie może się wydarzyć w przyszłym tygodniu, pełnym tygodniu sierpnia jeszcze na parkietach i na rynkach światowych. Zapraszam Cię już na spotkania weekendowe, na przeglądy, czy to OZE, czy też również gamingu prawdopodobnie wygra. Pozdrawiam Cię serdecznie, udanego weekendu, trzymaj się, na razie, hej.